Taki smak wyraźny. Zdecydowanie robię lepsze. Test grzybków Magdy Gessler, borowików szlachetnych. Smaczne grzybki. Na święta jak znalazł. Chociaż nie lubię grzybów, ale robię to dla Państwa. Za takie borowiki szlachetne Magda Gessler życzy sobie 42 zł. Postanowiliśmy je zamówić i dać je do spróbowania Polakom. Dobra. Ja w ogóle nienawidzę grzybów. Pierwszy raz wróciłem chyba takiego grzyba. Jak pani ocenia? Niezłe. Jak na to, że nie lubię grzybów i się brzydzę, to jest nieźle. Śmiało mogę spróbować o takiego sobie podgrzybka. Jak pan ocenia? Jest okej. Okay. Ja bardzo lubię grzybki marnowane, także polecam. Bardzo smaczne. Nie no, poważnie mówię. Bardzo smaczny taki smak, wyraźny. Nie za słodki, nie za kwaśny. Nagrywamy test grzybków Magdy Gessler, borowiki szlachetne. Niezłe. Ale zdecydowanie robię lepsze. A co w nich jest takiego, że pani lepsze? Cukru. Więcej cukru? Tu taki smak nie bardzo czuję. Ani kwaśny, ani słodki. No, niezbyt wyraźny. O tak. Jak pani myśli, ile kosztuje taki słoik? 220 gramów Magdy. 100 zł? 42 zł. O, no to jestem zaskoczona. Jak pani ocenia? Bardzo dobre, a pyszne, przyprawione, taki smak i soli i tej takie kwaśne, takie przyprawy, bardzo dobre. Chociaż nie lubię grzybów, ale robię to dla Państwa. Bardzo dobre. Nie lubię grzybów, ale te są dobre, wyjątkowe. Jak Pani myśli, ile kosztuje mniej więcej taki słoik, 220 gramów? Ojej, tak nie wiem, 5 zł? 7? 42 zł. Naprawdę? Magdy Gessler. Ojejku, moja babcia chyba robiła lepsze. Myślę, że około 15 zł. 42 zł. Dużo. Warto zapłacić tyle, czy nie? Myślę, że nie. Nie, taka jest moja opinia. Jest zbyt wygórowana cena. Magdy Gessler myślę, że około 60 zł może kosztować. 42. 42. No to dobra cena, uważam. Smaczne grzybki. Na święta jak znalazł.